Młodzież z Działdowa poszukująca pracy może jej szukać w siedzibie OHP przy ulicy Łąkowej 9. To tam znajduje się punkt pośrednictwa pracy, który wkrótce do swojej pomocy będzie wykorzystywał tworzone właśnie przy ulicy Jagieły 37 Młodzieżowe Centrum Kariery. To właśnie tam będzie urzędował doradca zawodowy. Korzyści, które będą z tego szły dla młodzieży, to jest przygotowanie do wejścia na rynek pracy, umiejętność zaprezentowania się u pracodawcy, przygotowanie do pisania dokumentów aplikacyjnych. Jak również pomoc w wyborze kierunków kształcenia, które mają odpowiadać potrzebom lokalnego rynku pracy. Doradca pomoże określić ich słabe i mocne strony, tak aby młodzi ludzie z sukcesem kończyli rozmowy kwalifikacyjne. Młodzieżowe Centrum Kariery nie mogłoby powstać, gdyby nie wsparcie lokalnego samorządu. OHP jako realizator usług rynku pracy. Nasz punkt będzie otwarty w porozumieniu za pośrednictwem starosty działdowskiego. Zaczynamy swoją pracę 31, a otwarcie lokalu, tak jak mówiłam, jest 30 sierpnia. Młodzieżowe Centrum Kariery swoją ofertę będzie kierować do wszystkich chętnych w wieku od 15 do 25 lat, którzy poszukują pracy sezonowej czy weekendowej. Dlatego po uruchomieniu placówki będzie zachęcać młodzież do korzystania z ich usług. Głównie jesteśmy jednostką, która działa stacjonarnie. Będziemy na początku wychodzić do szkół i informować młodzież, tak, na czym nasza działalność ma polegać. I będziemy ich zapraszać do siebie, bo jesteśmy, tak jak wcześniej wspomniałam, jednostką działającą stacjonarnie. U nas będą się przebiegały wszystkie spotkania, warsztaty. Także zachęcamy do korzystania z usług Młodzieżowego Centrum Kariery. Oficjalne otwarcie Młodzieżowego Centrum Kariery w Działdowie odbędzie się 30 sierpnia. Po tym terminie doradca zawodowy będzie czekał na wszystkich chętnych, którzy chcą wiedzieć, jak efektywnie poszukiwać pracy.